Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego FitVloga. Dzisiejsze nagranie będzie takie nagraniem troszeczkę podsumowującym. Dawno się nie mierzyłem, chciałem zobaczyć jak to moje takie poluzowanie, jeżeli chodzi o jedzenie, wpłynęło na mój wygląd, na moją tkankę tłuszczową. Chciałem Wam pokazać i udowodnić po prostu, no, że to co robię przez cały czas na co dzień, to jak się odżywiam, przynosi jakieś tam rezultaty, jeżeli chcecie utrzymać ten szczupły brzuch. I no myślę, że udowodnię Wam dość przekonywująco, że jedząc tak jak jem, nie wiem, robiąc to co robię, jest się w stanie utrzymać szczupłą sylwetkę i utrzymać ten szczupły brzuch. No. Tak więc wyglądam po około jakichś 2 miesiącach takiego dość luźnego jedzenia od ostatniego momentu, kiedy się ważyłem i mierzyłem. Jak te wyniki moje wyglądają, szczerze mówiąc, możecie zobaczyć teraz nagranie z moich pomiarów. Jak widzicie, tkanka tłuszczowa poszła mi troszeczkę w górę, masa mięśniowa niby poszła troszeczkę w dół. Chociaż to nie jest do końca prawda, bo procentowo oczywiście tak masa mięśniowa mi spadła, ale jeżeli chodzi o wagowe wymiary, no to tkanka mięśniowa urosła mi o 0,5 kg, także nie jest tak źle. Z tego co wiecie, jeżeli śledzicie właśnie te nagrania, teraz ostatnio właśnie bardziej mi zależy na tym, żeby odbudować troszeczkę tej masy mięśniowej i po prostu no poluzowałem to jedzenie, jem tak dość, tak, że tak powiem, bez jakiejś tam, nie wiem, kontroli, umiaru. Staram się jeść według tych wszystkich wytycznych, które Wam przekazuję, ale nie zwracam już uwagi na to, co jem i ile jem. Jem bardzo dużo ciast, nie liczę kalorii. Generalnie jest, no jest to takie normalne, zdrowe, nie zdrowe do końca, ale takie zdrowe, nie jakieś tam zaplanowane odżywianie. No. Jeżeli chodzi o ruch, o ćwiczenie, to też troszeczkę sobie to odpuściłem. Chodzę cały czas na siłownię, co drugi dzień, to z tym to jest jedyne, co się nie zmieniło, szczerze mówiąc. Oprócz tego jakieś tam, nie wiem, aktywności, zabawy z dziećmi, tam jazda na rowerze co jakiś czas, pójście z synem do parku pograć w piłkę, raz w tygodniu na basen z dzieciakami, gdzie tam dużo nie pływam, ale jakaś tam aktywność jest. Przestałem robić te wszystkie jakieś, nie wiem, hit treningi, tabaty w te dni nietreningowe. No bardziej taki osiadły tryb życia, szczerze mówiąc. No i efekty są takie, jakie widzicie. No, tej tkanki tłuszczowej troszeczkę przybyło, tkanki mięśniowej też trochę przybyło. Jeżeli chodzi o wagowe takie przyrosty, to nie jest to najgorzej. Tłuszczu tam około, nie wiem, 1,5 kg, 1,3 kg chyba dokładnie. No, tkanki mięśniowej 0,5 kg. No, myślę, że nie jest to najgorszy wynik, zważywszy na to, że po prostu dałem sobie duży luz, jeżeli chodzi o jedzenie. Naprawdę jem bardzo duże ilości jakichś tam słodyczy, ciasta, białe pieczywo, makaron, wszystko to, co generalnie będąc na redukcji staram się unikać i co Wy powinniście unikać. No i przez taki dość dłuższy okres czasu chyba nie jest to tak najgorsze. No wiadomo, że jeżeli będę tak kontynuował i nie wiem, przez kolejny rok czy półtora będę jadł tak jak jem, po prostu nie wiem, ta tkanka tłuszczowa będzie przerastać w takim tempie ponad kilograma na 2 miesiące, czy tam na 1,5 miesiąca, no to wiadomo, że nie wiem, w ciągu roku czy 1,5 roku tej tkanki tłuszczowej przybędzie mi jakieś, nie wiem, 6-10 kg, dlatego staram się to kontrolować, zwracać na to uwagę i myślę, że przez zimę postaram się już troszeczkę to właśnie tak utemperować, wrócić do takiego bardziej przemyślanego jedzenia. Bo no nie będę chciał po prostu zarosnąć za bardzo tą tkanką tłuszczową, będę starał się utrzymać tą szczupłą sylwetkę w jak najbardziej takim w jak najbardziej takiej no szczupłej formie, że tak powiem. No ciężko mi teraz znaleźć słowa, żeby to określić. No generalnie będę chciał po prostu, żeby ta tkanka tłuszczowa nie była większa jak 13-14%
No, żeby ten brzuch był cały czas płaski, tak jak udaje mi się go utrzymywać po prostu w tej chwili, no. No i chyba to było na tyle, jeżeli chodzi dzisiaj o podsumowanie, żeby nie przedłużać, żeby po prostu nie zanudzać Was. Jeszcze na koniec tylko troszeczkę właśnie taka mała napinka, że tak powiem, pokazanie jak wygląda ten, to moje ciało po prostu po takich 2 miesiącach luźnego jedzenia. No. Tak jak widzicie, muskulatura nie jest już tak zarysowana jak była wcześniej, ale wydaje mi się, że i tak chyba nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o wygląd. Brzuch cały czas mi się wydaje, że jest utrzymany w dość dobrej formie. Tłuszczyk, no odłożył się, no co mogę powiedzieć. Sześciopak trochę skryty. Będę się starał go troszeczkę odsłonić, może w najbliższych miesiącach. Zobaczymy jak wyjdzie. Na pewno będzie zima. Nie mam wymówki takiej, że dobra, jest zima, teraz będę jadł, nie wiem, więcej, bo to jest okres zimowy. To jest takie usprawiedliwianie się zawczasu. Ja tego nie będę robił. Ja sobie po prostu mówię, że będę utrzymywał szczupłą sylwetkę i z takim nastawieniem po prostu jest dużo łatwiej tego dokonywać. No bo jeżeli będziecie sobie dawać jakieś tam, nie wiem, przyzwolenia, wymówki na to, dobra, idzie zima, teraz będę, nie wiem, bardziej głodny, będzie mi się chciało, nie wiem, dłużej jeść, większa depresja, bo krótsze dni, no to będziecie sobie szukać po prostu tej wymówki do tego, żeby się obżerać, żeby nie dbać o to, co jecie, jak wyglądacie. No i to jest złe, bo takie właśnie dawanie sobie już usprawiedliwienia przed dokonaniem będzie Was tak wyzwalać, taką po prostu, nie wiem, takie usprawiedliwienie, no będziecie sobie pozwalać na więcej jakichś tam, nie wiem, złych rzeczy, a no powinniście tego unikać, no miejcie taką dość silną wolę i takie cały czas nastawienie do tego, żeby po prostu, nie wiem, utrzymywać szczupłą sylwetkę, dążyć do utrzymania tej szczupłej sylwetki, jeżeli jeszcze jej nie macie. I cały czas właśnie motywujcie się, utrzymujcie tą motywację, utrzymujcie to nastawienie, a będzie Wam dużo łatwiej po prostu, nie wiem, w okresie zimowym utrzymać tą szczupłą sylwetkę, bo po prostu tracić na wadze. No. Jeżeli macie z tym problem, to oglądajcie moje odcinki na YouTubie. Postaram się Was motywować, postaram się właśnie Was zachęcać, dawać jakieś pomysły, porady, żeby było Wam dużo łatwiej po prostu osiągnąć tą szczupłą sylwetkę lub ją utrzymać. Tak więc żegnam się z Wami na dzisiaj. Jeszcze taka mała napinka na koniec i do zobaczenia. Hej!